Nie tak miała wyglądać inauguracja sezonu Lotto Ekstraklasy 2016-2017. Lech Poznań chciał odrobić, zrehabilitować się za zremisowane tylko spotkanie we Wrocławiu ze Śląskiem, ale niestety przegrał z Zagłębiem Lubin 0-2. Miedziowi strzelali równo w każdej połowie po jednej bramce. Najpierw Michał Papadopoulos w pierwszej połowie, a w drugiej wynik spotkania ustalił rezerwowy Filip Starzyński. Lech Poznań, Zagłębie Lubin 0-2. Oceniam to tak, że dwa strzały celne, Zagłębia dwie bramki tak naprawdę. Oni nie stworzyli sobie więcej sytuacji. Co prawda wychodzili z kontrą, ale nic z tego nie wychodziło. Stworzyli sobie dwie klarowne sytuacje i to na tyle. My natomiast mieliśmy też swoje szanse, nie wykorzystaliśmy. No co, możemy być tylko źle na siebie. Klasyczne spotkanie, w którym jak się spojrzy na statystyki, to one kompletnie zamazują jakby wynik potem, bo wy mieliście więcej strzałów, częściej byliście przy piłce, a w najważniejszej statystyce 0-2. No niestety, jak widzę, statystyki i rezultatu nie dają. Maciej, z czego wynikało to, że wy ruszyliście na Zagłębie tak mocno i przycisnęliście dopiero przy 0-2? Oni się cofnęli, czy już po prostu nie mieliście nic ze stracenia? Czy akurat wtedy? Wydaje mi się, że początek też mieliśmy taki, że przycisnęliśmy gdzieś na Zagłębie. Było kilka sytuacji, w których zepchnęliśmy ich do obrony. No po pierwszej bramce tak naprawdę Zagłębie już nieco się cofnęło i pilnowali bardziej tyłów. Mimo wszystko my potrafiliśmy stworzyć sobie te sytuacje, ale nie udało się nic wykorzystać dzisiaj.